Dzięki wygraniu licytacji podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy biskupiecki przedsiębiorca Tadeusz Kobus na jeden dzień zasiadł w fotelu burmistrza. Dzięki temu Fundacja Jurka Owsiaka otrzymała 1500 zł, a darczyńca przeżył ciekawą przygodę. Przede wszystkim chęć, że tak powiem, podzielenia się z tymi, którzy potrzebują więcej niż my. Natomiast samo bycie burmistrzem, pewnie jest to ciekawe zajęcie, natomiast nigdy mnie aż tak do tego nie ciągnęło. Po pierwsze, panie burmistrzu, chciałem serdecznie podziękować za ten szczytny gest. Jednodniowy burmistrz biskupca otrzymał akt powołania i specjalną pieczątkę potwierdzającą fakt bycia przez kilka godzin gospodarzem gminy. Tadeusz Kobus poznawał pracę urzędu, uczestniczył także w spotkaniu działkowców z przedstawicielami firmy Eger, na którym ustalano sposób zagospodarowania terenów przy ogródkach działkowych i przy plaży nad jeziorem Kraksy. Każdy w przyszłości też będzie mógł tego typu wylicytować inicjatywę, wydarzenie, także myślę, że tutaj jak najbardziej na jeden dzień myślę, że jakoś urząd wytrzymał parę fajnych decyzji, parę fajnych spotkań. Zwycięzca licytacji mógł także z bliska przyjrzeć się przygotowaniom do festiwalu Disco Polo. Trzeba na to ułamek sekundy, żeby to zdjąć i zdemontować. No stop, coś się dzieje, nie ma chwili wolnego czasu, tak ja to dzisiaj oceniam. Czy chciałby pan dłużej może, ewentualnie takie przedwyborcze może pytanie? Nie, dziękuję. Kolejna szansa wylicytowania możliwości zasiadania w fotelu burmistrza już podczas przyszłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Biskupcu.